Witajcie serdecznie, Jakub Kulik dla Fansportu, jest z nami Piotr Kałuski, witam Cię serdecznie. Witam Państwa, dobry wieczór. Ile ważysz? 150. No ja ważę 100, a rozmiary przy Tobie, naprawdę czuję się mały. Tak, ale ja mam 2 metry wzrostu, więc trochę się... Jestem typowy ciężki, tak, także... I... Zobacz, to jest moja budowa kostna, także to... No, do łomków nie należy. No słuchaj, ja ci powiem nawet, że super ciężki, bo do ciężkich to byś musiał zbijać wagę tak naprawdę w takich, wiesz, zawodowych. Nie, ja tylko w open, absolutnie. Jaka waga? Waga się może popsuć. Nie. Piotrze, słuchaj, bo generalnie bardzo głośno było o tobie. Ja nigdy nie miałem okazji z tobą jeszcze rozmawiać, natomiast bardzo głośno zrobiło się o tobie po filmie jako ochroniarz oszusta z Tindera. Ta sława taka, która spłynęła na ciebie, zaskoczyła cię? W sensie hejt? No tak, nie chciałem tego aż tak precyzować dokładnie. Znaczy no, ja obejrzałem ten film, raz przerzucając go na szybko, potem drugi, trzeci, czwarty. Ja nie dziwię się ludziom, że są źli, oburzeni. Ja się dziwię ludziom, że nie obejrzą tego filmu dokładnie. Że nie obejrzą tego filmu dokładnie, że tak szybko oceniają, że tak łatwo pomówić człowieka. Widzę nie tylko w Polsce, też na świecie. Dziwię się, że tak od razu rodaka też dojeżdżają, że o, cytuję, dupy. O, taki, nie? Temu się dziwię, to jest niefajne, nie? To są takie represje, które ci się dostały, a uważasz, że nie do końca słusznie? No w ogóle nie słusznie, tak. Ja jestem osobą kontrowersyjną, mam swoje za uszami, nie jestem święty, to wypłynie wszystko w końcu, zresztą sam o tym będę mówił w pewien sposób, ale jeżeli chodzi co do tego filmu, ja nie myślę nic do rzucenia, naprawdę, no ja bym jego ochroniarzem. Proszę Państwa, nie żyjcie filmami hollywoodzkimi, w których ochroniarz osobisty wie wszystko o szefie. Ja powtarzam to wielokrotnie, czy ochroniarze świętej pamięci Kulczyka lub Solorza, który oczywiście jeszcze żyje, prezes Polsatu. Chyba odchodzi z Polsatu, tak? No właśnie, zapytajmy się ochroniarzy Solorza, jakie ma plany ich szef, co będzie robił? No to oni wiedzą, że będzie jutro jechał w dane miejsce zjeść taki obiad, bo on ma na pewno grafik, ma ustalony kolejność dnia i ten ochroniarz, który był ochroniarzem, którzy z nim pojadą, będą się tego grafiku trzymali. Natomiast ile on sprzeda, komu on sprzeda, co on sprzeda, co on kupi, co on zyska, co on straci, to nie jest już wiedza, którą zna ochroniarz, więc skąd miałem wiedzieć? Szczególnie, że te dziewczyny ani do mnie nie przyszły, jeżeli chodzi o osoby. Nie, tam się nikt nie skarżył, nikt nie płakał. Tam każdy był zadowolony. Tam było życie na... full wypasie, więc o czym my rozmawiamy? Słuchaj, jak wyglądała twoja praca właśnie w tamtym okresie, bo to jest pewnie też ciekawe dla naszych widzów. Jak wygląda praca takiego ochroniarza, generalnie rzecz biorąc? Jeżeli jestem zakontraktowany, no to i mam bazę swoją, czyli mieszkam w danym kraju, pracodawca pokrywa wszystkie koszty, tak zwany wiktopierunek jest po jego stronie, bilety, wszystko. Ja na przykład dostaję telefon. Mam na przykład powiedziane, masz być dyspozycyjny 24 godziny na dobę, ale jako człowiek pytam się, szefie, to mówię, nie wiem, niedziela, wtorek, będę w domu, mogę ten, bo mam ten, dobra, okej, ale mimo wszystko pamiętaj, dostaję telefon, bo często było tak, że godzina druga w nocy, telefon, zawsze musiałem mieć włączony telefon, zawsze. I odbierasz. Odbierasz, na mailu masz bilety, patrzę bilety na 6 rano, nie? Ja mówię, ale ja nie zdążę, nawet nie interesuje mnie to, samolot, ubrania ci kupimy. Na lotnisko, wylot, w dane miejsce, tak? I tak 4-5 dni w tygodniu. Ciężko się pracuje z takimi klientami? Ciężko się pracuje w ogóle z bardzo bogatymi ludźmi, ponieważ oni bardzo mają duże wymagania. Mają swój świat, narzucają swój styl życia. To wszystko zależy od człowieka. To nie jest tak, że to wszyscy są jak coś źli, coś takiego. Ja byłem bardzo dobrze traktowany, jeżeli chodzi o hotele, ubranie, takie rzeczy, to nie miałem problemu. No, były potem problemy z pieniędzmi, z wypłatami. Nigdy nie jest idealnie. Okej, okay. Słuchaj, przejdźmy już do bardziej bieżących tematów, czyli do tego, że zostałeś zakontraktowany w Prime. Jak to się wydarzyło? Pierwsza organizacja freakfightowa, która się do mnie zgłosiła, ponieważ nie jestem typowo ciężki. Po tym filmie zobaczyli wielkiego gościa ochroniarza, który poszedł w mainstream, tak? Bo ja w tym filmie wszedłem w mainstream. Ja nie jestem sławny, jestem rozpoznawalny. Dodatkowo ten film nie oczernia mnie jednoznacznie, tylko poddaje wątpliwość moją osobę.
Więc było to niesławne Royal Division, którzy zaczęli ze mną rozmawiać. Ja, tak, dokładnie tak. Znaczy teraz dokładnie to tak samo reaguje, proszę Państwa. Natomiast włodarze przyjeżdżając do Warszawy, rozmawiając ze mną, oni naprawdę mieli wizję organizacji Royal, królewskiej, tak? Wysokie pieniądze, tam wszystko miało być tylko. Jak się skończyło, wiadomo, nie? Obietnice, czyli oszuści z Royal Division. Papier, czyli nie wszystko, ja żadnego papierka nie podpisywałem. Tak w skrócie, już to mówiłem, u Ciebie na kanale tutaj nie mówiłem. Państwo na kanale, przepraszam. Nie, przedstawiliśmy się, więc na ty. No okej, u Ciebie na kanale nie mówiłem. Słuchaj, to tak w skrócie Ci powiem, że akcja była taka, że ja po prostu jako sprawdziłem ich. Wszedłem w KRS, pogrzebałem sobie. Nie, słuchaj, Wy nie macie spółki, Wy macie działalność jednoosobową gospodarczą założoną w listopadzie, a chyba rozmawialiśmy w marcu. Mówię, ja chcę zabezpieczenie majątkowe, zabezpieczenie notarialne, poręczenie notarialne moich środków za galę, ponieważ nie wiem, skąd macie forsy na to wszystko, wiesz, ja mogę krzyknąć ci 5 milionów złotych na papierze za walkę, nie? Ty powiesz, okej, okay, no ale co potem? W boksie się to tak rozwiązuje, że jest specjalny tak jakby organ, do którego wpłaca się wcześniej te pieniądze, on je zamraża i wypłaca zawodnikowi po walce, ale Royal Division chyba nie działa. Ja zaproponowałem notariusza po mojej stronie. Notariusz, ja opłacam notariusza, to nieduża kwota, po prostu oni muszą wpłacić określoną kwotę notariusza. Jeżeli stawię się spełnienie ich warunki kontraktowe, to dostanę po walce pieniądze. Burza, afera, nie. No to już wiedziałem, że jest problem. Okej, okay. Royal Division poszło w niepamięć, odezwał się Prime. Długo Cię musieli namawiać? Niedługo musieli namawiać, ponieważ Prime jest bardzo szybko i prężnie rozwijającą się organizacją freakfightową, która jest przyszłościowa i są wypłacalni, są konkretni. Podoba mi się sposób, w jaki postępują, szczególnie jeżeli też chodzi o galę. Prowadziłem też z innymi organizacjami rozmowy oczywiście. Nie chcę się dawać szczegóły, ponieważ no, jak to się mówi, kultura też... No, tajemnica biznesowa, tak. Biznesowa. No. W kuluarach rozmawialiśmy. Oczywiście z włodarzami innych organizacji mam kontakt i darzę ich szacunkiem. No, troszeczkę jestem tutaj, mam pretensje do włodarzy Fame MMA. Oprócz Wojtka Goli, którzy zrobili mi zakaz wstępu na Fame. Ale zakaz wstępu po tym, jak Cię ogłosili na Prime? Nie, właśnie nie, kurczę, to jeszcze bym zrozumiał. Zakaz wstępu mi zrobili na Fame z racji, że społeczeństwo mnie odbiera jako potencjalnego wspólnika oszusta. Okej, okay. Rozumiem. Słuchaj, zakontraktowany zostałeś z Redem. Czy w momencie kontraktowania wiedziałeś, że to będzie Red, czy nie. Po prostu podpisałeś umowę, a dopiero Red się pojawił nie, później? Red się pojawił później. Wiesz, jest problem tak naprawdę ze mną. Ja jestem freakiem, jak to powtarzam. Ale jako ochroniarz, umówmy się, no masz jakieś umiejętności, ale tak? Co trenowałeś? Czekaj, chwileczkę. Ochroniarz nie jest od bicia się, ochroniarz jest od ochroniania, ja mam zapewnić Ci bezpieczeństwo. To nie jest film ze Stevenem Seagalem, w którym ja tam wchodzę i nie wiem, jakieś dziwne ruchy wykonuję i 20 przeciwników leży. To jest właśnie Hollywood. Hollywood pokazuje taki obraz ochroniarza osobistego, to jest błędny obraz. Tak, no bo Ty odpowiadasz, jeśli dobrze to ujmuję, na przykład za rozpoznanie danego tematu, za zabezpieczenie imprezy. Zabezpieczenie, czy nie zgadzam się na to, żeby na przykład człowiek, którego ochraniał, wszedł gdzieś w dane miejsce, ponieważ motywuje to, że jest niebezpieczny. Jeżeli jest już zagrożony, to kwestie walki jakieś, to są jakieś marginalne, to jest margines. Zdarzyło Ci się kiedyś walczyć ochraniając swojego klienta? Zdarzyło mu się przyjmować za swojego klienta, żeby go wyprowadzić, żeby go ochronić, żeby jemu się nic nie stało. To jest podstawa. Ochroniarz swoim ciałem, swoją osobą ma zapewnić mu bezpieczeństwo. To jest ciężka praca, to nie jest naprawdę, no to... Nie, pytam, wiesz, co też z własnej ciekawości. Zdarzały się sytuacje bardzo kontrowersyjne i niebezpieczne w mojej pracy, gdzie ja podkreślam, ja jestem takim, byłem takim zielonym ochroniarzem, to taki straszak właściwie, a nie ochroniarz. To takiego straszaka, jakie mają na zachodzie, czy w Stanach każde gwiazdy, czy youtuberzy, czy hip-hopowcy, nie wiem, rockmeni, gdzieś idą, to mają takich dwóch wielkich gości, jak ja, którzy robią robotę swoim wyglądem, tam odgradzają, tak mają. Natomiast są chłopaki po przeszkoleniach, często po służby jakieś wojskowe, jednostki typu Polski Grom,
przeszkoleni, oni tą pracę wykonują wtedy zawodowo, już jak to się mówi, podpięci, czyli z bronią. Wyższa szkoła jazdy w ogóle to jest zupełnie co innego. Natomiast ja byłem takim straszakiem ochroniarzy, już się tego nie wstydzę, to nie ma co się wstydzić, to dobre pieniądze są i stosunkowo bezpieczne. Tak? Nie, no to ciekawe spostrzeżenie i właśnie tego nie wiedziałem, więc super, że też moja wiedza została poszerzona. Skupię się już na samej walce, czy gdzie trenujesz, gdzie się przygotowujesz i czy masz jakiś jednak staż treningowy, czy dopiero rozpoczynasz tą przygodę? Ja to traktuję wszystko od początku, że zaczynam przygodę. Ja jestem tak zwana pompka siłowni, jak to mnie nazywają. Podoba mi się to określenie nawet. Gubię kilogramy, robię tlen. Trenuję parter w Akademii Sportowej Walki Wilanów. Moim trenerem bezpośrednim jest Marcin Naruszka. Stójkę trenuję na Legia Box na Fortach w Warszawie. Ryszard Michalski jest moim trenerem od stójki. I tak to wygląda, że na przemian MMA ze stójką, MMA ze stójką, robię tlen, zbijam wagę, zbędne kilogramy, chociaż jestem typowy ciężki. Ostatnio pamiętam, że jak byłem niepełnoletni, w wieku 18 lat, tam 17 z hakiem, prawie 18, to ważyłem chyba 119 kilo. Taki chudy byłem, nie? Ale genetyka dobra już. Taka genetyka, no czy dobra, czy nie, to ja nie wiem. No, jestem po jakichś tam kontuzjach, mam 38 lat na karku. Zobaczymy. Zobaczymy. Słuchaj, Red, jakim będzie przeciwnikiem? Nie wiem, to się okaże, ja Pycha kroczy przed upadkiem, to się okaże w oktagonie, zrobię wszystko, żeby go pokonać, wszystko, żeby go zgasić jak najszybciej. Czy będzie dobrym, czy złym przeciwnikiem, to się okaże w klatce. Ja jestem świeżakiem pod tym względem, więc no co ja mogę, co tu mam tu skakać, kozaczyć i opowiadać tam, jak to będzie. Słuchajcie, dam się mi wszystko, tak? No ja mam charakter, tak? Ja idę, jak to się mówi, jak się... To idę jak suka w zamień, czyli nie patrzę. Tylko też nie mam zamiaru, żeby mi się podpalić, żeby mi się głowa podpaliła. Dzisiaj też nie... Już wiem, że troszeczkę... Nie dałem się wyprowadzić z równowagi, ale... Ale słyszałem, że było tam trochę mocnych słów. Troszeczkę za dużo słów użyłem, za dużo mocno przeklinałem. Teraz na przykład rozmawiając z tobą czy z innymi reporterami nie przeklinam. Muszę na tym panować. Słuchaj, pierwsze koty za płoty, pierwsza konferencja, czekacie jeszcze pewnie następna, czekacie Fight Week, więc raz, że trochę wywiadów, dwa, że trochę tych konferencji, wiesz, doświadczenie się zbierze. Tak, dokładnie, no człowiek uczy się na błędach, cały czas do przodu, mam nadzieję, że będzie dobrze, no zrobię wszystko, co się daje, ja też się zdaję z tego sprawy, że wypłynie masę rzeczy jeszcze na moją osobę, nie? Takich nieprzyjemnych, kontrowersyjnych. Trudno, wezmę to na klatę, zobaczymy. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo serdecznie za wywiad. Dziękuję Państwu, kłaniam się. Dziękuję Tobie. Do zobaczenia. Dzięki bardzo, miło było. Dziękuję.